Jest z nami Jakub Jacewicz, członek zarządu Generali Polska i porozmawiamy o likwidacji szkód, która w ostatnim czasie znacząco przyspieszyła. Co to znaczy szybka likwidacja szkód? Czego oczekują klienci? Klienci dzisiaj oczekują reakcji w godzinach, nie w dniach. To, co kiedyś było standardem, to znaczy nie wiem, oczekiwanie na oględziny kilka dni, kilkanaście lub nie wiem, tam około 30 dni oczekiwania na decyzję, dzisiaj przestało być standardem. Dzisiaj klienci oczekują jak najszybciej, niemal w czasie rzeczywistym. Po pierwsze potwierdzenie, że wykonali poprawnie dany krok w procesie, a po drugie informacji o tym, jaki będzie kolejny krok w procesie. Więc widzimy, że to zniecierpliwienie klientów jest coraz większe. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że to wynika przede wszystkim z przyzwyczajenia do różnego rodzaju zdalnych serwisów. Na przykład z elektronicznej bankowości, kiedy klient składa dyspozycję w banku, od razu oczywiście widzi jej efekt, dostaje informacje o wpływach na konto, o wydatkach z konta. To jest, jeżeli zamawia usługi, jakiekolwiek inne, przez internet, wówczas również oczekuje, że efekt jego zlecenia czy zamówienia będzie widoczny i będzie dostępny od razu. Nie unikniemy w takim razie tego wpływu na likwidację szkód, ale w jaką stronę to zmierza? Czy to jest jakby jedyny czynnik, który wpływa na likwidację szkód? Nie, oczywiście oczekiwania klientów, jeżeli chodzi o czas reakcji, to jest jedno, ale drugi oczywiście też dostępność serwisów. Najlepiej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Klienci, tak jak obserwujemy, chcą mieć pełną dowolność, jeżeli chodzi o czas i miejsce, kiedy podejmują działania, kiedy zgłaszają szkodę na przykład, więc to jest też dostępność tych serwisów przez okrągłą dobę również ma znaczenie dzisiaj. Czy porównujecie jako grupa nastawienie klientów w różnych krajach? Czy tutaj Polacy są inni niż obywatele innych krajów? Pytam dlatego, że akurat system bankowy w Polsce rzeczywiście jest bardzo rozwinięty, więc my na tle innych społeczeństw jesteśmy przyzwyczajeni do znacznie wyższego standardu. Czy to się przekłada też na to, co wy obserwujecie? Tak, obserwujemy zachowania klientów i standardy likwidacyjne, powiedzmy, w całej Europie. I widzimy, że są różne modele podejścia do procesu likwidacji szkody. Są kraje bardziej tradycyjne. Paradoksalnie są to kraje Europy Zachodniej, gdzie klient rozpoczyna proces zgłoszenia szkody od wizyty u agenta. To agent za niego na przykład wykonuje pewne czynności. Również w krajach Europy Zachodniej raczej standardem jest wizyta likwidatora na miejscu czy rzeczoznawcy, więc tak jakby to nastawienie czy otwartość na procesy zdalne jest tu sporo mniejsza, rzeczywiście. To jest raczej domena tych krajów tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, nie tylko Polska, ale Czechy, Rumunia, Bułgaria chociażby. Tutaj obserwujemy rzeczywiście, że ci klienci są otwarci na rozwiązania zdalne i chętnie z nich korzystają. Czyli zamierzacie też w przyszłości, jak rozumiem, wykorzystywać kolejne nowe technologie, myślę o sztucznej inteligencji, tak, które mogą jeszcze bardziej przyspieszyć likwidację szkód. Z całą pewnością widzimy duży potencjał w zastosowaniu wszelkiego rodzaju technologii, w tym też sztucznej inteligencji, której aktualnie mówi się sporo, w procesach likwidacyjnych. Wierzymy w to szczególnie, że te szkody powtarzalne tak zwane, czyli proste i średnie, które są możliwe do zlikwidowania przy wykorzystaniu technologii, widzimy tutaj spory potencjał i na pewno będziemy z technologii korzystać i sięgać po nią.